Cześć, widzowie, dzisiaj kolejny odcinek, gdzie gram waszymi dekami. Wybaczcie mi za mój głos, ale jestem obecnie chora i nie mogę się po prostu doleczyć, wyleczyć. I dzisiaj zagram dekiem Szymusia, który podesłał mi swój link na Instagramie, więc jeżeli macie ochotę, możecie wbić na Instagrama, wkleić tam w wiadomości swój link i czekać, aż ja zagram waszym dekiem. W ogóle Szymuś gra bardzo ciekawym dekiem, ponieważ w połowie gry zorientowałam się, że tak naprawdę ja nie mam nic takiego, nie mam takiej głównej karty, która będzie atakować. Ja dopiero w połowie skapnęłam się, że ja mam, że ja tutaj w ogóle nie mam Gianta. Ja wkleiłam ten link do mojego deku, ja myślałam, że ja będę grać Giantem, bo zobaczyłam Wiedźmę, zobaczyłam Rudą i Pompę. No i tak sobie myślę, okej, okay, będę grać Giantem. I tak gram i tak sobie myślę, kurde, czemu ja jeszcze w ogóle nie mam w talii Gianta? I ja dopiero pod koniec odcinka skapnęłam się, że ja w ogóle gram jakąś taką totalnie fajną sklejką i powiem wam, że fajnie wyszło, ponieważ mój kolega masterował sobie karty. Jego deck pewnie kosztował jakieś 1-2, 1-3, ponieważ masterował, wydaje mi się, te malutkie spele, czyli właśnie Ice, Spirita, Elektro Spirita i tak dalej. No i tutaj pojawiła się jeszcze latająca maszyna, no i Ice Golem dodatkowo. I fajne to było, bo mogliśmy troszeczkę pograć. Przepraszam. I dziękuję ci, Szymon, za ten deck, bo całkiem fajnie się nim grało. Boże, im więcej gadam, tym bardziej mój głos jest interesujący, więc wybaczcie mi to. Mam nadzieję, że wy nie jesteście chorzy, a jeżeli jesteście, to życzę wam zdrowia i pogody, bo jeżeli mam tu w ogóle jakichś maturzystów, to powodzenia jutro na maturce, bo jutro polski, w piątek matematyka, w poniedziałek angielski, więc życzę wam powodzenia i napiszcie mi po maturze, jak wam poszło, bo jestem bardzo ciekawa. Oczywiście, jeżeli oglądają mnie tutaj jacyś maturzyści, to was gorąco pozdrawiam. No i co? Ja się z wami żegnam, już nie będę się rozgadywać, ponieważ nie wiem, co się wydarzy dalej z moim głosem. Idę zjeść rosół, bo jest godzina 9:08, jak nagrywam ten odcinek. No, a moja mama już przygotowała rosół, więc fajnie. Dzięki, mamo. Przyda mi się na ten, na moje struny głosowe. Więc ja się z wami żegnam i piszcie mi, jak tam wasza majówka. U mnie w Małopolsce powiem wam, że drugi dzień pada, więc majówka taka sobie. Ale fajnie, bo będzie można kosić trawę, a ja kocham kosić trawę, więc niech pada jak najwięcej. Oczywiście żartuję, ja też lubię słońce, bo generalnie jak jest taka brzydka pogoda, taka deszczowa, to ja po prostu zamarzam. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak po prostu temperatura spadnie poniżej 15 stopni, to ja jestem człowiekiem, który zamienia się w jedną bryłę lodu. Jest zimna. Tak jest. Także ja się z wami żegnam. Dziękuję, Szymon, jeszcze raz i pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pa, pa. Bajo.